Wyklęci to byli ci żołnierze, czyli te jednostki częściowo Armii Krajowej czy częściowo NSZ-u, które do końca nie przyjęły informacji o utracie przez Polskę niepodległości. Po 1943 roku Stalin wprowadził doktrynę, aby właśnie nazywać polskich bohaterów faszystami. Tamto pokolenie wychowane było na bazie głębokiego patriotyzmu. Byli to różnego rodzaju ludzie, którzy twardo stali przy swoich przekonaniach, przy przekonaniach katolickich. Żołnierze wyklęci to byli ci żołnierze, czyli te jednostki częściowo Armii Krajowej czy częściowo NSZ-u, bo z różnych, że tak powiem, grup się politycznych wywodziły, które do końca nie przyjęły informacji o utracie przez Polskę niepodległości. Dla których równym przeciwnikiem był z jednej strony Hitler, a z drugiej strony Stalin. I w tym sensie była to najbardziej zwalczana, w związku z tym najbardziej zwalczane formacje również w propagandzie perlowskiej, ponieważ oni byli takim żywym wyrzutem sumienia. Pokazywali, że cała konstrukcja PRL-u jest konstrukcją sztuczną i przyniesioną na sowieckich bagnetach. Tak? To znaczy oni byli tymi świadkami, oni byli tym znakiem pokazującym, patrzcie, cała ta wasza władza jest sztuczna, ona nie pochodzi z woli ludu, jeśli już posługujemy się taką kategorią, tylko po prostu przychodzi z woli Moskwy, która brutalnie tych ludzi zniszczyła i pokonała. I tu jest jeszcze jeden bardzo ważny element, pokazujący taką unikatowość historii Polski. Mianowicie to byli ci, którzy najpierw przede wszystkim walczyli z Niemcami, a potem walczyli z Sowietami, pokazując, że paradoksalnie, że ten system sowiecki i system hitlerowski co do swojej wartości moralnej były do siebie bardzo, bardzo podobne. Żołnierze wyklęci, ja bym wolał używać żołnierze niezłomni, prawda? Chociaż wyklęte również by było takie bardziej powiedzmy dla młodego pokolenia, żeby pokazać, jak oni byli wyklęci, a teraz jacy byli niezłomni i niezłomność jaka pokazywała. Tamto pokolenie wychowane było na bazie głębokiego patriotyzmu, głębokiego związania patrioty jako prawego obywatela, jako prawego Polaka z wiarą katolicką, z wiarą chrześcijańską. I tutaj w tym momencie nawiązałbym do świętej Marceliny Darowskiej, która była założycielką zgromadzenia młodych dziewcząt, a dlatego to było w Jazłowcu na obecnej Ukrainie, były tereny polskie. Dlatego to założyła, a wiedziała doskonale, że poprzez kobietę, poprzez matkę można dojść do odzyskania niepodległości. To by było tak pozornie, prawda, kontrowersyjne, ale jednak zdało to egzamin. Zapytałbym w tym okresie teraz, jeżeli załóżmy rodzice mają ukochanego syna, oczekiwanego można powiedzieć kilka lat i teraz gdyby ojczyzna zawołała na przykład tego syna muszę iść, nie wiadomo czy on wróci z wojny czy nie, prawda? Jestem przekonany, że w tym momencie były wielkie obiekcje, czy oddać to ukochane dziecko czy nie. W tamtym czasie to było baza wychowania Marceliny Darowskiej, która mówiła, że po prostu obowiązkiem matki jest wręcz zachęcanie swoich dzieci do obrony ojczyzny. Jako przedstawiciel właśnie środowiska wiejskiego wiemy, nie byłoby możliwe zwycięstwa Bitwy Warszawskiej, gdyby nie determinacja wsi polskiej.
prawda? Wsi polskie poprzez te matki, poprzez prawda, synów, którzy chętnie szli i byli po prostu namaszczeni i błogosławieni. I teraz mamy rozpoczęcie dwóch totalitaryzmów, a więc hitlerowski i bolszewicki, gdzie z dwóch stron po prostu na nas nacierano. I tutaj właśnie ci żołnierze, którzy po prostu wiedzieli, że walczą w dobre imię sprawy Polski, prawda? Nagle po zakończeniu wojny, niby wygranej wojnie, ale myśmy jej nie wygrali. Myśmy po prostu byli bardziej zniewoleni niż to Pilecki powiedział, że w stosunku podejścia ubeków do właśnie żołnierzy wyklętych, którzy na Rakowieckie byli po prostu więzieni i tak dalej, to pikuś było takie określenie po prostu, że to była bajka taka dziecinada Auschwitz. I teraz ci żołnierze wyklęci, ci patrioci nie mogli pogodzić się z tym, że Polska została oddana po prostu w obce ręce i w dalszym ciągu nie ma Polski, nie było Polski, nie. A to było konsekwencją władz sowieckich, władz Stalina. Ja myślę, że to był taki odwet za bitwę warszawską, bo oni po prostu byli pewni, że zwyciężą, że przejdzie ta fala tego totalitaryzmu, tego zniewolenia, tej komuny, tego niby nowego, niby lepszego, po prostu gdzie była walka z Bogiem, że Boga nie ma, my jesteśmy najważniejsi i nic innego. Dzięki Bogu właśnie cud nad Wisłą, prawda, to sprawy i to był odwet właśnie. I po tej wojnie, po II wojnie światowej, ci żołnierze wyklęci zostali w lesie, prawda? I teraz nasuwa się pytanie, co by było, gdyby nie było na przykład Powstania Warszawskiego, prawda? Co by było, prawda? Ja uważam, że powstanie było tym zrywem i on to był zryw naturalny, bo ci młodzi ludzie potrzebowali po prostu walki i tak dalej. I teraz, gdyby nie było Powstania Warszawskiego, to jestem przekonany, że ci wszyscy by byli wymordowani przez ten reżim sowiecki. Właśnie, czyli było powiększona ilość morderstw, prawda, przez NKWD i poprzez UB, prawda? Także po prostu bardzo duża część powstańców warszawskich zginęła, prawda, na polu chwały. My jesteśmy wspaniałym, pięknym, mądrym narodem, który może po prostu edukować świat na bazie historii, na bazie bohaterstwa, prawda, i przywiązania i patriotyzmu do swoich spraw narodowych i wiary. To jest nasz obowiązek. Po 1943 roku Stalin wprowadził doktrynę, aby właśnie nazywać polskich bohaterów faszystami, aby nazywać ich rasistami. To miało na celu wprowadzenie kłamstwa, zakłamania w naszej ojczyźnie, aby po prostu podzielić nasz naród. Nasi bohaterowie, którzy często oddawali życie za swoje idee, za wartości Bóg, honor, ojczyzna, za miłość do ojczyzny, po prostu szli radykalnie za tymi wartościami, co też mogło być postrzegane wśród naszych wrogów jako jakiś rodzaj fanatyzmu. Ale to oczywiście jest błędne spostrzeżenie. Oni z tego zdawali sobie sprawę, ale to chodziło o to, żeby innych ludzi wprowadzić w błąd, żeby z tego, co mamy najpiękniejsze, po prostu przeinaczyć to i wprowadzić kłamstwo do tych wartości. Osoba, która nie wierzy w Pana Boga, nie stawia takich wartości w swoim życiu, jak Bóg, honor, ojczyzna na pierwszym miejscu, nie jest w stanie zrozumieć, czemu człowiek potrafi ginąć dla swojej ojczyzny nie ze strachu, tylko z miłości. Najłatwiej jest oczerniać ludzi, którzy już nie żyją, którzy nie potrafią się bronić. Niszczone jest przede wszystkim wizerunek żołnierzy niezłomnych i niszczono ich w sposób, który miał zetrzeć ich z powierzchni ziemi, czyli wszystkie ślady o ich istnieniu miały nie ujrzeć światła dziennego. Byli mordowani w okrutny sposób, byli mordowani i chowani w zbiorowych mogiłach, na których często były budowane, zalewane betonem, często były budowane ubikacje, co miało jeszcze właśnie taki bardzo perfidny sposób ich starania o wolną Polskę jakby przekreślić. I to jest jakby główna strategia komunistów, aby
zetrzeć ich z powierzchni naszej historii. Zakłamywane były podręczniki, w dalszym ciągu są zakłamywane podręczniki w szkołach. Historia, którą uczyli nauczyciele, którzy właśnie bardzo często byli wychowani na komunizmie, którzy po prostu bili swoich tam ludzi, to zakłamywana była ta historia, jest zakłamywana w dalszym ciągu jeszcze w szkołach. Zanim ta prawda ujrzy światło dzienne, to jeszcze wymaga czasu. My właśnie zdajemy sobie z tego sprawę jako osoba, która od jakiegoś dłuższego już czasu działa w strukturach takich patriotycznych. Kiedy stałem z boku, zupełnie nie zdawałem sobie sprawy, jak jeszcze dużo tutaj jest tej historii przekłamanej. To jak dużej grupie osób zależy na tym, aby ta historia była zakłamana. Nasi bohaterowie nie mogą teraz się obronić, ale mają właśnie swoje rodziny, mają środowiska patriotyczne, mają Polaków przede wszystkim, którzy wierzą w Boga, oddają im cześć i właśnie upamiętniają ich w różnych uroczystościach państwowych. Ci żołnierze niezłomni bardzo często są uważani za faszystów, za bandytów, żeby po prostu zetrzeć ich dobre imię wśród nowych pokoleń. Ale to oczywiście się nie udaje, bo fakty mówią same za siebie. Ta historia po prostu wychodzi spod ziemi. Prawda coraz częściej wygląda w światło dzienne. Wielu mamy wspaniałych historyków, którzy bronią historii, właśnie jak pan Płużański, który tutaj bardzo, bardzo dzielnie stoi na straży prawdy. Także tutaj powoli odkopywane jest to, tak samo jak szczątki naszych bohaterów poległych, tak samo ich historia coraz częściej, coraz piękniej jest przekazywana młodym ludziom. Dzisiaj coraz więcej mówi się o tych żołnierzach wyklętych, ale wciąż moim zdaniem bardzo mało. Czasami informacje są przeinaczane, czasami historia nie jest przedstawiana tak, jakby to było w dokumentach. I jest bardzo wiele postaci, może nie wiem, czy mieliby oni mieć nadane te miano żołnierzy wyklętych, ale byli to różnego rodzaju ludzie, którzy twardo stali przy swoich przekonaniach, przy przekonaniach katolickich, przy przekonaniach związanych z polskim patriotyzmem. No i ci ludzie byli brutalnie torturowani, więzieni w więzieniu mokotowskim, w innych więzieniach. Tutaj bardzo ciekawa historia księdza Józefa Zatora Przytockiego, który właściwie nie działał po wojnie w żadnej grupie związanej z podziemiem antykomunistycznym. Jedynie za swoją działalność duszpasterską został brutalnie torturowany i spędził bardzo wiele lat w więzieniach ubeckich. Innym ciekawym przykładem właściwie zakonnicy wyklętej jest historia siostry Zofii Łuszczkiewicz. Jej imię zakonne to siostra Izabela. Była głęboką patriotką, pomagała partyzantce AK podczas wojny, a po wojnie przez jakiś czas zaangażowała się w pracę konspiracyjną Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. To właśnie u niej w klasztorze przez jakiś czas schronił się Adam Doboszyński, gdy przyjechał do Polski. Zofia Łuszczkiewicz została aresztowana, kazano jej podpisać fałszywy protokół przesłuchań, brutalnie ją torturowano, na przykład w ten sposób, że musiała stać zimą w celi przy otwartym oknie, a do tego na jej głowę wylewano zimną wodę. Te i inne brutalne tortury. Jednak mimo wszystko nie podpisała tego fałszywego protokołu przesłuchań, w którym miałaby oczernić papieża oraz zeznać fałszywie przeciwko Adamowi Doboszyńskiemu. O tych postaciach wciąż niewiele się mówi i wydaje mi się, że to przemilczenie jest tym, co najbardziej dotyka żołnierzy wyklętych, ale z drugiej strony podczas uroczystości 1 marca w tym roku
gdy odbywał się Marsz Wyklętych w Warszawie, no to ustawiła się również grupa osób, którym ta pamięć o wyklętych przeszkadza i którzy poprzez swoje okrzyki, znów poprzez nazywanie ich faszystami, chcą niestety zaburzyć to święto i pamięć o tych bohaterach. Religijność to jest ważny wątek, wciąż moim zdaniem mało poruszany. No tutaj, czy mamy mówić ten termin żołnierze wyklęci, czy właśnie żołnierze podziemia antykomunistycznego. No jest wiele przykładów, tak jak tutaj wspomniana wcześniej siostra Zofia Łuszczkiewicz. Bardzo ciekawa i wciąż mało znana postać podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, który codziennie brał udział w mszy świętej, bardzo był człowiekiem pobożnym. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość wydało różne publikacje i niektóre z nich świadczą o tym, że ich celem była walka o niepodległą Polskę, ale również o katolicką Polskę. Nie zgadzali się z tymi zmianami, jakie wprowadzały nowe rządy, takimi jak świeckie małżeństwa, takimi jak prześladowanie religijne, które nastąpiło, oraz oni również piszą, że komunizm walczy z religią poprzez promowanie takiej fałszywej wolności religijnej, w którym no, rzekomo ma się stawić wszystkie religie na równi, ale tak naprawdę jest to atak na Kościół. Bardzo tutaj są takie mocne słowa, ich walka tych właśnie żołnierzy, oni piszą, że każdy rozsądny człowiek zdaje sobie sprawę z faktu, że szatan nigdy nie przerwie walki z Bogiem. My nie chcemy, by o nas powiedziano, że ofiarujemy i Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Wybraliśmy chrystianizm, katolicyzm, wybraliśmy Boga. Walki z bezbożnictwem nie przerwiemy, aż do ostatecznego zwycięstwa nad wrogiem. Hasłem ojców naszych była droga ojczyzna. To też my, spadkobiercy ich wierni tradycji dziejowej, chcemy żyć i umierać z imieniem Boga i Polski na ustach. Innej drogi nie uznajemy, a na ustępstwa nie pójdziemy. Jeśli chodzi o rotmistrza Pileckiego, to tutaj chciałam zwrócić uwagę właśnie w tym temacie na jego głęboką religijność, na jego duchowość. Tutaj ta książka Duchowość i charakter Witolda Pileckiego to jest taka pierwsza próba pokazania jedynie tych wątków z jego życia, tych ideałów, którymi się kierował. I wiele takich dokumentów dla mnie było po raz pierwszy nowym odkryciem, jak z jego listów, czy z jego wpisów do pamiętnika, czy z innych jego wypowiedzi, widzimy taką głęboką religijność, która wiąże się nie tyle z jakimiś zewnętrznymi wyrazami, ale z tym, żeby pokazać to swoim czynem, żeby żyć tak, aby w tej godzinie śmierci móc się raczej cieszyć niż lękać. Cały czas towarzyszyła mu taka świadomość, że życie na ziemi kiedyś się skończy, a potem nastąpi to drugie życie, niebo albo piekło. Tutaj bardzo często ten wątek u niego rozmyślania nad śmiercią, nawet w takim swoim krótkim wstępie do raportu z Auschwitz, on pisał, że bardzo często miał okazję rozmawiać ze swoimi kolegami przed ich śmiercią i oni zawsze się w tym momencie zastanawiali, że mogli w życiu zrobić więcej, czego nie zrobili dla drugiego człowieka, że działali egoistycznie. I ta myśl, żeby jak najwięcej dać z siebie, jak najwięcej ofiarować innym, towarzyszyła rotmistrzowi Pileckiemu. No dlaczego to jest ważne w tym kontekście? Ponieważ te głębokie rozważania sprawiły, że tak naprawdę możemy dziś o nim mówić jako o niezłomnym bohaterze. Byli inni, którzy na różnych etapach łamali się. Albo podczas aresztowania decydowali się pójść na współpracę i wtedy wracali na wolność i donosili na swoich kolegów. Były też już później próby łamania więźniów przebywających już w tych ubeckich
więzieniach. Sam ksiądz Józef Zator-Przytocki w swoich pamiętnikach mówi, że gdyby inaczej na tych spotkaniach z funkcjonariuszami wypowiadał się, być może mógłby wyjść wcześniej z więzienia. Jeden z kurierów Witolda Pileckiego, przebywający w areszcie, no on stwierdził, że przechodzi teraz już na marksizm, złamał się i później po latach zaczął pisać właśnie marksistowskie teksty. Jest taki właśnie dokument w tych aktach, kiedy on pisze, że już tutaj w tym momencie traci wiarę w Boga. A u rotmistrza Pileckiego tego nie ma. Ta wiara pozostała do końca.